A tu jest! Jak się patrzy, Menel? Co koszulka? O kurwa. Co za grubasek fajny? To ja. Bardzo mnie interesuje. Na pewno coś było Hajlik. Bardzo mnie interesuje. Interesują poczynienia tej federacji. I bym się dowiedział. Wow! No jacza skarpetki! Co jest kurwa? Jaki święty gral w szafetce? Patrzcie, Nike! Co jest? Mini bocik wysłał ZTU5. Może któryś siema, ale godzina z chłopaków zostawił jak byli. Podpiszesz. Jak to sądzisz o walce Lil Masti z panią Brodnicką? Ja myślę, że pani Brodnicka tak rozpierdoli Lil Masti, że to jest chuj. Jak ona w boksie jakieś szefowskie te robiła. Chociaż z drugiej strony, na przykład Artur Szpilka pewnie by na przykład dostał od jakiegoś zawodnika frikowego. Proszę mnie nie ganiać w garniturze kolorowym. To są moje przypuszczenia i moje prywatne zdanie. Walka dla mnie nieciekawa, bo dla mnie ani jedna pani, ani druga. Ja do pani Ewy do Brodnickiej nic nie mam, ale... Dla mnie jest, wiecie, jaka najciekawsza walka, jeżeli chodzi o Hajlik? Natsu. O, ja aż chyba pojadę na tą galę dla Natsu, żeby ją zobaczyć. A wy widzowie, tak szczerze, kogo byście zobaczyli na... dziękuję, Apczan Potasu. Kogo byście zobaczyli na Hajlik najbardziej? Mnie? No dobra, nie ma problemu, załatwimy. A kogo jeszcze? Ale z racji tego, że będzie można tą... Disa? Lil Masti zweryfikować... I po co byście na niego patrzyli? Tego, co mówi? Głupie. Okej. Okay. Nie wiem, jak to się dzieje, widzowie. Ja chyba jestem cheapo trochę. Ja myślałem, że jestem koksem. No a tu przychodzi se taki Hubert Szymajda, 70 tam, nie wiem, 5 kilo. Gdzie ja mam 115. No i se tak no rzuca jak szmatą i mnie kopie i napierdala i boli mnie. To... Ale no cóż, no takie jest życie. Trzeba się od czegoś uczyć. A z ciekawostek powiem, raz coś tam ćwiczyliśmy, jakąś konkretną rzecz i założyłem mu duszenie od tyłu i tak nie wygrałem tej potyczki, tylko dostałem w pizdę. Bardzo mnie interesuje w tym odcinku ten motyw z Hajlik, bo bardzo się interesuje tą galą, bardzo kibicuję dla Natsu i uważam, że to jest jakieś nieporozumienie, że we wszystkich ankietach, jakichś komentarzach piszą... No, i bardzo mnie interesuje, dlaczego tak małe wsparcie ma od społeczeństwa Natsu. Natsu taka baba z krwi i kości, wiecie. Nie daje sobie dmuchać, tu się zdenerwuje, tu ten. Tu na kamerkach se robiła, tutaj ma to gdzieś. Wiecie, o co chodzi, nie? Taka silna kobieta, bym powiedział. Reklamuje cały czas skam? Oj tam. Patrzysz na jej piękną buzię, to nie słuchasz, co ona ma do powiedzenia na tych reklamach. Zobacz verse of story, jak jej się boje unoszą. Boje? Boje jej się unoszą. Widzowie, czekajcie. Patrzymy na to. Boje. To jest zdjęcie, co Holak mówił, że oddaje. No ale to widać ewidentną różnicę, no. Mureczka jest typem pieska, który uwielbia, jak się za nią goni. I musicie wybiegać. Dawaj. Nie śpię od 7, siedziałam nad filmem, zaraz nagrywam odcinek, a później będzie się też wiele rzeczy działo. We, Holak, obrzydliwy jesteś. Tak, miałem taki sen, że ruchałem się z jakąś typiarą, już nie pamiętam pod z kim. Potem się ruchałem z jakąś youtuberko, potem jeszcze z kimś i tak, i ty chyba byłaś ósma. O Boże. I na tobie budzik zadzwonił. Ale Zejusz, kurwa, ale was. Normalnie taki sen, że wszystko czułem, normalnie kutasa czułem. Zajebiste. Jakbym jakieś kurwa gogle nałożył VR i jeszcze jakiś pierścionek wibrujący. Tak wszystko czułem, zajebiście było. W ogóle Paulina, przestań napierdalać na ten balkon, kurwa jego mać, no. Tato żyje, żeby mnie wkurwić, jeszcze okres ma, to już, że będzie mówić tak. Czego na mnie krzyczysz? Ładnie docierał samochód, więc nawet... O! No zamknij te drzwi! Nie no, co się... Kurwa jego mać! No błagam ją zawsze! Modlę się kurwa do Boga, Boże! Daj jej trochę rozumu! Ja kurwa błagam, żeby te drzwi zostały zamykane do tego jebanego kurwa pokoju pierdolonego ze sobą, to nigdy nie zamknie! A wiecie, jaki dzisiaj byłem kochany? Muszę się pochwalić, widzowie.
zawiozłem dla Pauliny do pracy ciężkie rzeczy. Ciężkie rzeczy, ciężkie materiały. Powiedziałem tak, kochanie, nie bierz tego autobusem, weź się męczyć. Ja trochę skręcę rano, nadgonię, chwilkę wcześniej wstanę i ci przywiozę to do pracy. Tak powiedziałem. Prawda, że ci przywiozłem ci rzeczy do pracy, były ciężkie? Tak. Jestem bohaterem? Tak. To daj buzi. Przepraszam, że tak krzyczę, ale... Psycha siada. Ile one trenują? 2-3 miesiące, no już... Znaczy, Natsu to w ogóle, z tego co ja oglądałem na filmiku, bo się bardzo interesuje Natsu walką, to ona trenuje tydzień. No Rybson Banet, kurwa, chuj mnie to obchodzi, wypierdalaj mi z tym Rybsonem, no. Tu już nawet nie chodzi o Rybsona, co mnie interesują jakieś bany, no. Rybson, lol. No gdzie jest, kurwa, jego ban? No gdzie? Maila dostał? To ciekawe jednak, przepraszam. Siema Rybson, co taki kurwa szczęśliwy, jak z rowerka cię wyjebali. Cześć, może cię wezmę na głośnik, nie wiem czy tak umiem. Halo? O, jesteś. O chuj tu chodzi. Wiem za co mogłeś dostać bana? No za tego... No za słowo na C, tak? Za gwarę. No za gwarę mnie zienną. No i to jest, bo dlatego, że w stosunku do tak jakby do widza, w nienawiści. Ta wiązanka poleciała, że ty jebany... I tak dalej, i tak dalej. No my nie używamy tego słowa, no bo... No nie wolno, nie wolno, nie wolno. Bo jest zakazane od jakiegoś czasu. Dostałeś automatyczną wiadomość, czy...? Nie, na razie dostałem taką wiadomość, taką od staffu. Ale i co, i w tej wiadomości jest napisane, że masz permabana za to dostać? Nie, perma nie, myślałem, że zostaje perma, tak myślałem, tak z tej wiadomości wnioskowałem. Kurwa, nie, kolejny bejter jebany, wy wszyscy zawsze jak dostajecie bana, Gucio dostał bana na 24 godziny, mój kurwa widzowie, po 5 latach perma dostałem, tyle ten, mało się tam nie zesrał kurwa u siebie na grupie. No, ale ja też myślałem, że już koniec. No to dostajesz po prostu tam bana pewnie, podejrzewam, że dostajesz na miesiąc. Byle 20, żeby nie było, będzie zajebiście. A co już mówiłeś, co jest 20? Panowie z Izraela przynieśli takie worki, kurwa, z zadymą i z dobrym kontentem, że się zesracie. No to powodzonka, dobra. Dzięki za informację. Dobra. Cześć. Już, kurwa, bub.pl, źródło twojej informacji. Umiecie, kurwa, artykuł zrobić, debile. Idę, wynoszę wszystko, to rzuci pod nogi. Ła! Kurwa, jego macz! Co jest? Oła, skurcz! Przewagę siły i kilogramów będzie miała Alexi, bo jest po prostu od niej większa, wyższa. Ja kibicuję Natsu, ale pewnie ta Alexi wygra, ocenić, bo to tak taki szczerze, jest walki kobiet zazwyczaj się kończą położy, tak, że machają. Fajnie, że na rynku robi się ciasno, bo teraz oni się będą musieli o pana widza bić, jak będzie tyle tych gal. I po prostu wygra osoba, która będzie miała najlepszy produkt do zaoferowania. Wygra osoba, która eks na plaży nie będzie miała w swojej federacji. Tak to będzie, widzowie. Jak wywalą tych ludzi, którzy nikogo nie interesują, którzy nie potrafią nikogo przyciągnąć do gali, to oni będą najlepsi. Ja bym najchętniej zobaczył walkę Nitra z Xayem. No nie mówcie, że jest jakaś lepsza opcja dla Xaya niż Nitrozyniak albo Diz. Wiesz co, jutro stoki dojebany jest! Ja wam mówię, takie mięśnie ma jebany, ale taki chudy jest. Nie wiem, pojebane. Wszystko... No przysięgam, ma mięśnie. Że ja nie lubię... Taką ma kratę, zobaczycie jak wróci, to wam pokażę. Zobacz jaki rozpierdol w Sławie na koncercie Łajciora, gdzie oczywiście byłem w pierwszych rzędach B. Z 15K ludzi było z Leżwatch. Co ty pierdolisz? X4. Ja pierdolę, widzowie! O kurwa, no 15 koła to nie jest chyba, chociaż ja się nie znam. Ale ile kurwa ludzi! Patrzcie jak Łajciora wybiliśmy. Dobra, chuja go wybiliśmy, on i tak był popularny. Po prostu zaczęliśmy go słuchać i zamiast Dance Game zaczęliśmy pisać pogu dla Łajciora. Ale ludzi jest fuj. Fajne, nie no, kurwa, tyle ludzi! Zajebiście. Ogólnie to był hip-hopowy festiwal 3-dniowy, był Łajcior, Mata, Kwebo i raperzy. Oho. Stopki.
Paluch przerwał szamana, bo typ zwymiotował na laskę XD, a na też bym zwymiotował, jakbym kurwa pojechał na koncert Łajciora, Kłebo i innych raperów Stopki i nagle Paluch z szamanem by mi... No sklej tę pizdę, kurwa, na chwilę. Zaraz puszczę jeszcze raz tego donata. Też bym kurwa zwymiotował, jakby ktoś mi z szamanem na scenę wlazł. No Boże Święty, no nie lubię takiej muzyki, to nie jest moja wina, że są gusta, no. A Paluch równie dobrze może nie lubić streamerów jak ja, no. I tak jest życie, no. Noxet. Paluch może woli oglądać, nie wiem, Tentaciona, a ja wolę oglądać Wysockiego, a na przykład ja wolę słuchać Łajciora, a Paluch może lubić swoje piosenki, chociaż to by było nieźle pojebane. O Jezu. Słuchać kłamstw, powoli mam dosyć moich wad. Ból jak narkotyk, ściągę do dna. Nie chcę wracać tam. Nie wiem, wy kurwa wszyscy macie w sobie ból. Może wy... Nie mam pojęcia, kurwa, co takiego przykrego się zdarzyło w życiach tych ludzi. Wygląda jak jakaś reklama Mercedesa. Kłebo przesadza już. Wygląda jakby techno robił. Nie no kurwa, ja już tego nie mogę słuchać. No wiadomo, że stary Kłebo się podobał, no. Nie da się tego słuchać, pierdolę, no. No nie da się, kurwa.